Żałuję, że to dopiero pierwszy kongres, bo tych kongresów powinniśmy zrealizować, nie mówiąc już o poprzedniej polityce, że Opole powinno być centrum w ramach żeglugi śródlądowej, nie mówiąc już o Odrzańskiej Drodze Wodnej. Dlatego jesteśmy w absolutnym niedoczasie, jeśli chodzi o tego typu naszą działalność. W związku z tym, czym prędzej chcemy nadrobić tą historię w ramach szerokich kontaktów, a przede wszystkim konsultacji społecznych, które wdrażamy w ramach realizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. One są niezwykle ważne w kontekście najbliższych lat, w zasadzie już tego roku, ponieważ inwestycje, które chcemy rozpocząć, w zasadzie już się zaczynają, co wymaga bezwzględnie współpracy przede wszystkim samorządowej, ale i również szerokich konsultacji społecznych w ramach realizacji tych zadań. Ja bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w dzisiejszej konferencji. Ten kongres, który realizujemy, na pewno nie jest ostatnim. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zorganizujemy już kierunkowy w zakresie inwestycji, bo dzisiaj na pewno padną te tematy, na pewno padnie informacja o budowie nowych stopni wodnych. W związku z tym chcielibyśmy już rozpocząć tą dyskusję i dzisiejszy kongres jest doskonałą okazją. Także dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i mam nadzieję, że ta dyskusja będzie bardzo owocna. A moim gościem jest Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. To może rozmowę rozpoczniemy od spraw regionalnych. Polska Grupa Energetyczna przygotowuje studium wykonalności. Chodzi o to, aby wybudować port rzeczny niedaleko elektrowni Opole. Dzięki temu ma się zwiększyć dostawa chociażby węgla do samej elektrowni Opole. Jeżeli pan posiada wiedzę, na jakim etapie w tej chwili wygląda sprawa i ta sprawa jest realizowana? Czy bezwzględnie patronujemy temu pomysłowi i koncepcji budowy, rozbudowy tego portu właśnie o nabrzeże węglowe? Jest ono dla nas bardzo ważne w ramach żeglugi. Natomiast z drugiej strony chyba nikogo nie trzeba zachęcać do tego typu budowy, bo po prostu ta żegluga daje najbardziej atrakcyjną cenowo właśnie komunikacji i bezwzględnie dostarczanie właśnie tego typu surowcom, więc po prostu wpisujemy się w pewną politykę spółek energetycznych, które przerzucają właśnie węgiel na wodę. A pan uważa, że jest możliwa budowa portu w tym miejscu? Nie mnie to określać, panie redaktorze, z prostego powodu. No, od tego są inżynierowie, projektanci, oni stworzą rozwiązanie. My na pewno będziemy orędować temu, żeby po prostu powstało to rozwiązanie i robimy wszystko, co jest konieczne w zakresie instytucjonalnym, aby przyspieszyć te działania. Firmy z Opolszczyzny pytają, kiedy będą mogli ujmować w planach logistycznych regularny transport rzeczny. Czy ja mam nadzieję, tak jak założyliśmy, że do 2020 roku, bo tak zakłada nasza strategia i wszystkie wyliczenia wskazują, że już wtedy będziemy mogli uruchomić żeglugę, znaczy ona się sama uruchomi po prostu. Najistotniejsze jest to, że dokończyliśmy Malczyce, natomiast rozpoczęcie kolejnych stopni wodnych i one de facto wykażą, w jakim tempie będziemy w 100% domykać tą żeglugę, nie mówiąc już o kwestii włączenia się w korytarz TNT, który będzie stanowił alternatywną drogę do bieżącej, bo wiemy, że Odra graniczna cały czas będzie kością pewnej dyskusji, nie zgody absolutnie, ale dyskusji ze stroną niemiecką, więc przygotowujemy alternatywne rozwiązania,
Na pewno chcemy uzyskać kompromis właśnie w tym zakresie. W planach jest budowa kolejnych stopni wodnych. Ile tych stopni wodnych w naszej części Odry miałoby powstać? Mnie interesuje szczególnie województwo opolskie i dolnośląskie. Czy ja nie chcę mówić o konkretnych województwach, ponieważ to wszystko jest, rozpatrujemy to pod kątem odrzańskiej drogi wodnej, więc nie pod kątem województw poszczególnych dzielimy to, zresztą odchodzimy, po to zostało ministerstwo powołane, a przede wszystkim Wody Polskie i wszystkie kompetencje związane z wodą są w jednym ministerstwie, żeby odejść od tych podziałów województw, gdzie wiedzieliśmy, że to nastręczało problemów. Łączna ilość, którą założyliśmy, to jest 29 stopni, nowych stopni, oczywiście te 24 obecnie do remontu, do przebudowy, bo przecież chodzi o odrzańską drogę wodną. Trwają odpowiednie prace. Dzisiaj zaprezentujemy pierwsze wyniki tych prac w ramach konsorcjum, które zostało na tą okoliczność powołane. Już nie mówiąc o kwestii samego portu Szczecin-Świnoujście, który wykonuje cały model odrzańskiej drogi. A do kiedy te stopnie wodne miałyby powstać? To znaczy, założyliśmy też to w ramach naszej strategii 2020 z perspektywą do 2030 roku realizację tych stopni. Oczywiście to jest model wzorcowy, który został zrobiony. Wiadomo, że rzeczywistość może być zupełnie inna, więc zakładamy, że tych stopni może być mniej lub nawet więcej. One będą w ramach już WWŻ-ów określane i przede wszystkim wody. W związku z tym i tak ten projekt będzie bieżąco poprawiany. Natomiast co było najważniejsze, bezwzględna minimalizacja kosztów wynikających z tytułu przebudowy mostów i dróg. I to jest dla nas najważniejsze. Co do tej pory udało się poprawić, jeżeli chodzi o żeglowność, szczególnie Odry, od momentu, kiedy pan jest ministrem? Znaczy, no, uruchomiliśmy kanał Gliwicki, zakończyliśmy budowę stopnia wodnego w Malczyce. Oczywiście jeszcze przed nami uruchomienie elektrowni, ale już Odra płynie w kolejnych, w swoim korycie właściwym. Przygotowaliśmy, oczywiście już nie mówię o sferze instytucjonalnej, czyli przyjęcie konwencji AGN, przyjęcie przez rząd strategii rozwoju, ale uruchomiliśmy studium wykonalności na rzecz kosztów i korzyści, zresztą przy udziale środków unijnych na rzecz właśnie odrzańskiej drogi wodnej. No i przystępujemy teraz do budowy, bo w najbliższych dniach będzie ogłoszony przetarg na budowę stopnia wodnego w Ścinawie i Libiążu przez już nowego operatora Wody Polskie w zakresie właśnie budowy odrzańskiej drogi wodnej. A wraz ze mną jest Kamil Bortniczuk, prezes, członek zarządu Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jakiś czas temu rozmawialiśmy na temat żeglowności Odry. Wówczas pan mówił o tym, że dla takiej firmy jak ZAK najważniejsze jest to, aby pan czy zarząd wiedział o tym, kiedy będzie mógł plany logistyczne stosować czy opracowywać do żeglowności Odry. Czy my dzisiaj wiemy, że albo czy pan już o tym wie, kiedy rzeczywiście regularnie barki będą pływały po Odrze? Czy możemy się spodziewać, że będzie to nie wcześniej niż za 5 lat? Dzisiaj dowiedzieliśmy się o konkretnych pracach położonych konkretnie w czasie, prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Czyli za 5 lat, tak? Będzie pan mógł stworzyć takie plany? Ja wyciągam takie wnioski z tego, co widziałem, że za 5 lat będziemy mogli realnie rozpocząć stałe korzystanie z odrzańskiej drogi wodnej na tym odcinku, który nas interesuje, czyli na odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Szczecina, czy do Polic konkretnie, tak żeby można było to połączyć również z transportem morskim. A w tej chwili jak to wygląda? Jaki tonaż jest spławiany Odrą albo dostarczany do ZAK-u? No, w tej chwili stałych transportów do ZAK-u w ogóle nie uwzględniamy. Przeprowadziliśmy transport próbny, żeby sprawdzić, czy Odra jest na dzisiaj zdatna do tego, aby spławiać nią towary. Okazało się, że jest, ale w sposób bardzo krótki w roku, w sposób, który trudno wpisać w stałe plany logistyczne. I na dzisiaj ograniczamy się do tego, żeby dbać o nasze nabrzeże portowe, żeby dokonywać regularnych przeglądów, tak aby jego stan się nie pogorszył, abyśmy za 5 czy 10 lat byli gotowi, kiedy już będziemy wiedzieli, że rząd realizuje swoje zobowiązania,
czemu gorąco kibicujemy, za co trzymamy kciuki, uważamy, że jest to absolutnie dobry kierunek, abyśmy byli gotowi do tego, żeby z tego dobrodziejstwa korzystać. A o jakiej wielkości, o jakim tonażu my mówimy, że Zakum mógłby spławiać Odrą chociażby do Szczecina? To będzie wynikało z konkretnych prognoz. No wiemy o tym, że jedna barka to jest nawet 500 ton. 500 ton to jest 20 tirów, które się mieści na jednej barce, więc może to odciążyć zakorkowane już dzisiaj drogi, autostrady i to jest jeden z podstawowych atutów tego transportu. Minusy też oczywiście są, o czym i na tym kongresie wielokrotnie była mowa. To jest przede wszystkim czas. Przy naszym asortymencie ten czas nie odgrywa tak znaczącej roli jak w innych niektórych branżach, więc to dla nas nie jest problem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, biorąc odpowiedzialność za swoje słowa dzisiaj, jaki ten tonaż rocznie mógłby z zakładów azotowych wypływać, czy do zakładów azotowych będziesz nie przypływać. To są miliony czy tysiące ton? No raczej tysiące ton, raczej tysiące ton. Nasza produkcja to jest 40 tysięcy ton miesięcznie żydzionawozy, więc nawet jak to sumujemy rocznie, to my milionów ton nie produkujemy. To są tysiące, ale to tak jest dużo. Te miliony to będą nabijane ogólnie, my jesteśmy tylko jednym z zakładów. Proszę pamiętać o Śląsku, o Zagłębiu Węglowym, proszę pamiętać o elektrowniach, które transport węgla już właśnie liczony często w milionach ton będą spławiać. My jesteśmy tylko jednym z trybików całego tego mechanizmu, który ma docelowo na Odrze działać. A zakładacie, w jakim procencie spławialibyście towary Odrą, a w jakim byłoby to, odbywałoby się tradycyjnie drogami? Chcielibyśmy jak najwięcej docelowo sprawiać Odrą. Znaczy, mówienie dzisiaj o procentach jest przedwczesne, ponieważ tego typu analiz jeszcze nie wykonywaliśmy. Chcielibyśmy jak najwięcej Odrą, dlatego że to będzie najtańsze, najbardziej bezpieczne i pozwoli odkorkować polskie drogi, a nie jest tajemnicą, że dostępność samochodów, popularnych tirów jest w Polsce coraz mniejsza i szczególnie w okresie letnim jest z tym problem. Jest pan zawiedziony, czy optymistycznie pan patrzy na to, co się wydarzy na Odrze? Być może spodziewał się pan, że szybciej nastąpi to przywracanie Odry w stronę żeglowności. Nie, tutaj się nic nie zmieniło. Ministerstwo od samego początku podaje perspektywy liczone w dziesiątkach lat i tego się nie da przyspieszyć. To są ogromne inwestycje, ogromne pieniądze. Są przede wszystkim kilkudziesięcioletnie zaległości, również jeżeli chodzi o sprawy dokumentacyjne. Ministerstwo tutaj tak szybko, jak się da, te zaległości dokumentacyjne nadrabia. Jeżeli chodzi o inwestycje, no to kontynuowane są te, które były zaplanowane wcześniej, ale to jest takie niezbędne minimum, czyli utrzymanie drożności niektórych śluz tutaj na Odrze, kanał Gliwicki, Odra do Wrocławia, czy dalej do Brzegu Dolnego. Tutaj nic nie zaskakuje. My od początku wiedzieliśmy, że to będzie trwało lata, dlatego dzisiaj skupiamy się na tym, aby nasze nabrzeże portowe nie niszczało. Badamy je regularnie pod tym kątem, żeby nie wymagało za 5 czy 10 lat, kiedy już rząd będzie gotowy, kiedy Odra będzie gotowa do tego, żeby przyjmować produkty masowe, żeby to nasze nabrzeże wtedy nie stanowiło problemu, żebyśmy tylko wtedy mogli odpowiednio wcześniej podjąć decyzję inwestycyjną i przygotować nasze nabrzeże do tego, aby służyło nam w takim zakresie, w jakim będziemy chcieli. Tym razem moim gościem jest pan Łukasz Lange, dyrektor Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rozmawiamy na temat żeglowności Odry. Jak pan ocenia zaawansowanie tych prac, bo o tym, że barki mają powrócić na Odrę, mówi się od dobrych 3 lat. Natomiast jak pan ocenia efekty tych rozmów? Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, mamy świetną okazję, żeby o tym porozmawiać. Świetna inicjatywa, pierwszy kongres żeglugi śródlądowej w Opolu z udziałem pana ministra Grubarczyka, z udziałem pana prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pana prezesa Dacy. Jeżeli chodzi o żeglowność i o przywracanie żeglowności, oczywiście mogę się wypowiedzieć tutaj w temacie mojego obszaru, czyli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Naturalnie musimy zauważyć, że w chwili obecnej trwają modernizacje kanału Gliwickiego, począwszy od kanału Gliwickiego, czyli w chwili obecnej modernizacja śluzy Łabędy, w tej chwili ogłoszony przetarg na kontynuację modernizacji śluzy Dzierżno, modernizacja śluzy Sławięcice-Nowa Wieś, która już w tym momencie jest dość mocno zaawansowana, więc tutaj patrzę
na modernizację kanału Gliwickiego pod kątem żeglowności, pod kątem transportu urobku przez Śląskie Centrum Logistyki Sportu Gliwice w kierunku Wrocławia. Musimy zważyć również na modernizację jazów odrzańskich, na Odrze skanalizowanej, czyli patrzymy już dalej, w kierunku od Koźla, w kierunku do Wrocławia, więc tutaj musimy zaznaczyć, że rzeczywiście idziemy w tym kierunku. Jeżeli chodzi o koncepcję, powrócę do kanału Gliwickiego. Kanał Gliwicki, rzeczywiście jesteśmy na etapie opracowywania koncepcji udrażniania kanału Gliwickiego, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o zachowanie głębokości tranzytowej. Właśnie, jaka to będzie głębokość? Czy to będzie czwarta, czy inna klasa żeglowności? Jeżeli chodzi o śluzy, to mamy przystosowanie do trzeciej klasy żeglowności. Doskonale wiemy, że w momencie, kiedy powstawał kanał Gliwicki, kiedy był oddawany do użytkowania jeszcze w okresie wojennym, kiedy jeszcze się nazywał jako kanał Adolfa Hitlera, to rzeczywiście głębokość tego kanału projektowana była 3,5 metra. Natomiast w chwili obecnej głębokością, jaką dysponujemy, to jest głębokość 1,80 m. Oczywiście robimy bieżące batymetrie, sprawdzamy, jak to dno wygląda, tak żeby barki miały swobodny przepływ. Mówi się o tym, że taka rzeka powinna mieć głębokość, czy kanał powinien mieć głębokość 2,5 metra. Jest to możliwe do osiągnięcia? Rzeczywiście tak. Nad tą koncepcją pracujemy, jeżeli chodzi o kanał Gliwicki. Sądzę, że mamy ten zakres taki do osiągnięcia, oczywiście 3,5 metra. Tak jak mówię, powstanie koncepcja, będziemy wiedzieli, jak wygląda możliwość udrożnienia tego kanału. Być może samo udrożnienie nie jest problemem, natomiast to, co się znajduje, ten cały namuł, który tam się znajduje, możemy powiedzieć, że to jest cała tablica Mendelejewa, więc tutaj się musimy spotkać z poprawnym unieszkodliwieniem tego odpadu. Rozmawiałem także z przedstawicielami biznesu z naszego regionu. W tym roku były problemy. Była susza, mniej wody w rzece, więc spływ Odrą też był ograniczony. Mimo to był i tak wyższy niż w latach poprzednich. Czy Państwo na odcinku Gliwickim spotykacie się z tym samym problemem? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o odcinek Gliwicki, nie stwierdzamy takiego zagrożenia, jeżeli chodzi o problemy z żeglownością. Być może to, co krąży w opinii publicznej, rzeczywiście, i to bardzo często zauważamy, odcinek Koźle-Racibórz, czyli mamy najniższą klasę żeglowności, klasa 1A. Być może o to chodzi, rzeczywiście na tej klasie 1A musi być odpowiednia wysokość na wodowskazie w Miedonii, żeby można było spokojnie sobie przepłynąć tym odcinkiem. Jak pan ocenia, to w tej chwili firmy chociażby z Gliwic albo z okolic Gliwic są zaopatrywane rzeką? Mówię o transporcie rzecznym. Zaopatrywane, jeżeli znaczy chodzi o przewóz oczywiście towarów. Tak, oczywiście. Firmy i przedsiębiorcy uczestniczą przy przewozie, tak jak mówię, odrzańską, drogami wodnymi o szczególnym znaczeniu transportowym. A jeżeli transportują, to dokąd? Bo wiemy, że na odcinku opolskim też były problemy ze spływem chociażby towarów. Znaczy oczywiście, jeżeli chodzi o Śląskie Centrum Logistyki, czyli powiedzmy podmiot, który w zeszłym roku transportował około 125 tysięcy ton węgla w stronę Wrocławia, a również w stronę Opola. W tym roku, czyli rok 2018, został zakontraktowany już na 250 tysięcy ton węgla, zatem mamy podwojoną ilość. Kierunki Opole, na chwilę obecną kierunki Wrocław, są to podmioty, które mają podpisane umowy już z portem, także w te umowy już nie wnikamy. Co jest najważniejsze Pana zdaniem, aby przywrócić pełny transport rzeczny na Odrze? Przede wszystkim to, o czym wspominał pan minister, to jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o Odrę, koncepcja, w zupełności się zgadzam z koncepcją opracowaną przez ministerstwo, czyli w tym wypadku zabudowa kolejnych stopni wodnych, co już tutaj widzimy i co już czynimy. I myślę, że to jest, czyli pracowanie nad głębokością tranzytową Odry, jest to bardzo istotne i to może jedynie przywrócić nam prawidłową żeglowność. Wiemy, jak długo trwała budowa stopnia w Malczycach. Nie obawia się pan, że proces tej rozbudowy także wydłuży samo przystosowanie Odry chociażby do pełnej żeglowności? Rzeczywiście tak. Malczyce, czyli ten etap, kiedy możemy powiedzieć, że od lat 80. znaleźliśmy się w dużej zapaści, jeżeli chodzi o obiekty hydrotechniczne i wiemy doskonale, że nie były one finansowane. W tej chwili uważam, że mamy dość duże koncepcje na to, jak to zrobić i duże perspektywy. Nie obawiałbym się tego. Rzeczywiście te koncepcje, które mamy, są naprawdę dobrze przemyślane, zarówno pod kątem harmonogramu przygotowania inwestycji, jak i późniejszej realizacji. Więc oczywiście jak najbardziej
najbardziej widzimy tutaj Malczyce, widzimy różne obiekty, tak jak Racibórz, który też jest już dłuższy czas prowadzony, ale tutaj, że tak powiem, nie widzę zagrożenia. Nie widzę zagrożenia, jeżeli chodzi o te inwestycje na Łużyńskiej. 2030 uda się zrealizować te plany? Bo minister dzisiaj w rozmowie ze mną mówił, to są plany 2020-2030. Tak, oczywiście, zgodnie z koncepcją ministerstwa i oczywiście, jeżeli tutaj nie sądzę, żeby się tych planów nie udało zrealizować. Są to, tak jak mówię, głęboko przemyślane koncepcje i tutaj dość głęboki nurt i myśl przedstawia pan minister i w zupełności się z tym zgadzam. Zapytam przy okazji pana o zaawansowanie rozbudowy zbiornika w Raciborzu, bo o tym zbiorniku, szczególnie na Opolszczyźnie, mówi się bardzo długo, mimo że nie leży w naszym regionie, ale to on nas zabezpiecza przed powodzią. Jak w tej chwili wygląda zaawansowanie rozmów czy prac na zbiorniku w Raciborzu? Znaczy oczywiście tak, Racibórz w tej chwili możemy powiedzieć, że zaawansowanie robót oscyluje w granicach, patrząc na całą inwestycję, w granicach około 45-52%. Rzeczywiście prowadzi to firma Budimex, konsorcjum firm. Cały czas nadzorujemy ten zbiornik, czas zakończenia inwestycji to jest 8 stycznia 2020 roku. W tej chwili nie zapowiada się, ażeby ten zbiornik nie został ukończony, pomimo pewnych problemów, z którymi się spotykamy. Cały czas trzymamy tutaj rękę na pulsie. A jakie to problemy? To jest podłoże? Znaczy oczywiście to są problemy, które są związane szczególnie przy budowach takich obiektów. Wiemy doskonale, że zapory, które się znajdują na zbiorniku Racibórz, stanowią znaczącą funkcję dla całego obiektu, a co się z tym wiąże, pozyskiwanie wszelkiego kruszywa. W tej chwili to kruszywo jest pozyskiwane z czaszy zbiornika, ponieważ tam są dość bogate zasoby tego kruszywa. Dlatego tutaj też z kruszywem jest jak największy problem, ale uważam, że to jest problem, który jest problemem opanowanym jako Wody Polskie. Pomagamy, zapewniamy rozsądną pomoc wykonawcy, także tutaj nie widzę zagrożenia już z tej strony. Czy to będzie zbiornik suchy, czy zbiornik pełny? Szanowni Państwo, tak, i to jest tematem zapewne spekulacji, jeżeli rozmawiamy o zbiorniku Racibórz. Natomiast pragnę powiedzieć, że projekt i koncepcja dotyczy zbiornika suchego, więc w tym momencie, do momentu ukończenia inwestycji, przez okres trwałości projektu, czyli przez okres 5-letni od momentu ukończenia, mówimy o zbiorniku suchym. Jeżeli chodzi o zbiornik mokry, uważam, że oczywiście nie jest to zła koncepcja, biorąc pod uwagę obecną budowę zbiorników suchych, a suszy, która nas spotyka, o czym pan minister całkiem niedawno na forum w Krynicy wspominał. Więc na chwilę obecną suchy zgodnie z dokumentacją projektową. Po okresie trwałości oczywiście będziemy się zastanawiać dalej. Gdyby to był zbiornik mokry, to akurat szczególnie w okresie suszy można by było dopuszczać wodę do samej Odry, a później ułatwiać też spływ towaru. Oczywiście, panie redaktorze, i tutaj na pewno rozmowy z samorządami pod kątem zbiornika mokrego, pod kątem turystyki, rekreacji, pod kątem ścieżek rowerowych na zaporach zbiornika i tak dalej. Oczywiście my te rozmowy prowadzimy, dopuszczamy do siebie, należy rozmawiać z samorządami, jesteśmy otwarci na te rozmowy, ale tak jak mówię, po okresie trwałości, na chwilę obecną musimy powiedzieć, że zbiornik Racibórz musi spełnić tą najważniejszą funkcję, czyli ochronę około 2,5 miliona osób. Niestety nie wiemy, kiedy nas może powódź zaskoczyć. To jest najważniejsze. Musimy być przygotowani na każdą chwilę. A moim gościem jest pani Małgorzata Tudaj, Kędzierzyn-Koźla, więc temat dotyczący także Odry. Jak pani ocenia zaawansowanie prac związanych z przywróceniem żeglowności na Odrze jako samorządowiec? Chciałoby się więcej, szybciej, ale są po prostu realne przeszkody i zaniedbania wieloletnie, które jest bardzo, bardzo trudno. Czyli jakie to są? Od wielu lat mówi się o żeglowności Odry i kończyło się na mówieniu, jak to również dzisiaj wybrzmiało i wiemy o tym od dawna. Nasza Odra nie znalazła się w rozwiązaniach TNT, czyli kończyło się to na chyba coś ponad Wrocławiem. I to jest podstawowy błąd, że nie mogliśmy sięgać po środki
europejskie na żeglowność międzynarodową. A teraz będziemy mogli, czy nie? Ja bardzo liczę, że będziemy mogli. To, co dzisiaj usłyszeliśmy, uczestniczę chyba w trzeciej już konferencji, była we Wrocławiu. Odrzańska konferencja była u nas i to jest pierwsza organizowana w Opolu. Wygląda to optymistycznie i bardzo, bardzo bym chciała, żeby to, co dzisiaj jest mówione, czyli rozpoczęte prace w Stoczni Szczecinie, bo trudno przyjmować barki, jeżeli nie ma inwestycji, nie jest przygotowany port do odbioru towarów i barek. Dwa, przeszkoda na wysokości, nie pamiętam miejscowości. Malczyce? Nie, Włocławka. Włocławka, gdzie trzeba wykonać nową inwestycję mostu, bo barki z wysokim ładunkiem się nie mieszczą. Jeżeli to już są projekty, jeżeli już pewne prace zaczynają być robione, to widać, że te jaskółki się pojawiają i to bardzo cieszy. A budowa 29 nowych jazów, bo pewnie te inwestycje wydłużą cały proces, inwestycje pewnie potrzebne, ale wydłużą cały proces powrotu barek na Odrę. I to jest niezbędne i to trzeba wykonać, to się robi i będzie się robiło. I ja mówię, to są bardzo zasadne działania z wielu względów. Raz, mamy przeładowane drogi, mamy nieczyste powietrze, a przewóz drogą wodną, transportu, przemieszczanie jest ekologiczny i tańszy, najtańszym. W Pani powiecie funkcjonuje jedna z stoczni, mówię o stoczni Damen. Czy pojawiają się nowe firmy, które chcą budować statki albo które wiążą się z przyszłością, czyli z Odrą? Na terenie powiatu Kędzierzyna jest firma Damen Shipyard, która produkuje statki, barki dla armatorów światowych. Mieliśmy onegdaj problemy, bo nie miała jak dostarczać statków do portu w Szczecinie. Bo wody nie było w rzece. Bo nie było wody w rzece i transportowała to w częściach i w Szczecinie dopiero składali. To bardzo utrudnia, bo trzeba z ekipą pracowników jechać. Także to również, jeżeli chodzi o rozwój naszego powiatu, jest bardzo istotną rzeczą. I są dwie stocznie, to są podmioty prywatne, remontowe, gdzie się remontuje statki. A dzisiaj barki po Odrze w okolicach Kędzierzyna-Koźla pływają regularnie, czy od czasu do czasu? Pływają od czasu do czasu, jest kanał Gliwicki czynny i ze Śląska przemieszczają się z ładunkami najczęściej węgla. Rozmawiając z dyrektorem Wód Polskich w Gliwicach, Łukaszem Langa, odnoszę takie wrażenie, że więcej robi się w województwie śląskim, szczególnie mówię o kanale gliwickim i o okolicach, chociaż mówię o kanale w okolicach Łabędy, na wysokości Łabęd, tam więcej się robi niż u nas. No bo to raczej stamtąd pójdą ładunki, nie z Kędzierzyna. Oczywiście, tylko to jest rzecz logiczna. Tylko jeżeli chodzi o samą głębokość Odry na wysokości Kędzierzyna-Koźla, co dzisiaj jest największym problemem? Ta głębokość, czy to, że nie mamy już tej infrastruktury, albo ta infrastruktura została zaniedbana na tyle, że już bardzo trudno powrócić do jej użyteczności, używalności? Może jedno i drugie, ale chyba najbardziej brak infrastruktury. Ale jedno i drugie, poziom wody i ta brak infrastruktury. Minister Marek Grubarczyk mówi o budowie 29 stopni wodnych do 2030 roku. Pani zdaniem uda się to zrealizować? Ja zawsze myślę optymistycznie.